Siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, witam Was z Wrocławia. Dzisiaj 1 listopada, pamiątka umarłych. Łatwiej jednak usłyszeć inną nazwę dla tego dnia. Dzień Wszystkich Świętych. W naszym kraju ze względu na rzymskokatolicką większość powszechny jest zwyczaj odwiedzania grobów zmarłych właśnie w ten dzień. Ale zwyczaj ten, tak jak mi się wydaje, oddzielił się nieco od konfesyjności. I groby odwiedzają nie tylko katolicy, ale ludzie wszystkich wyznań, również i osoby, które są sceptyczne wobec religii. W naszej książce Z Biblią na co dzień mamy dzisiaj zapisane dwa teksty, które wydają się zupełnie nie pasować do tego dnia. Z Księgi Izajasza mamy część wersetu 2 z 9 rozdziału. Radować się będą przed Tobą, jak radują się w żniwa. A tekst nowotestamentowy jest wyjęty z 24 wersu 16 rozdziału Ewangelii Jana. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. Na pierwszy rzut oka słowa o radości w pamiątkę umarłych zupełnie nie są na miejscu. Gorzej. Jak spojrzycie do Biblii, zauważycie, że końcówka wersetu z Izajasza mówi o radości przy podziale łupów. Pamiątka umarłych i podział łupów. Skojarzenie z jakimś okropnym procesem spadkowym narzuca się samo. Ale izajaszowe słowa nie mówią o czymś takim. Mówią o narodzeniu się księcia pokoju. Tego, który przywróci królestwo. Czyli w języku Starego Testamentu porządek, ład, spokój. Zaś słowa drugiego wersetu mówią o radości, która przyjdzie po smutku wydarzeń na Golgocie. Oba wersety mówią o nadziei zmiany na lepsze, o wyczekiwaniu pokoju. A początkiem listopada, gdy wiele i wielu z nas odwiedzi groby bliskich, te słowa o radości i pokoju nabierają innego wymiaru, sięgającego poza naszą ludzką śmiertelność. Sięgają nadziei, którą nazywamy w Kościele nadzieją życia wiecznego. Dlatego chciałem Was dzisiaj zabrać w to właśnie miejsce. To pomnik wspólnej pamięci, zwany też pomnikiem dawnych cmentarzy, znajdujący się właśnie na dawnym cmentarzu. Obecnie w Parku Grabiszyńskim we Wrocławiu. Powstały w latach 2007-2008 upamiętnia tych mieszkańców Wrocławia, których mogiły zlikwidowano. Pod tym słowem często kryje się celowe zniszczenie. Nowi, powojenni mieszkańcy miasta musieli jakoś tę przestrzeń, w której przyszło im teraz żyć, uczynić swoją. Mogiły poprzednich mieszkańców. Ich cmentarze, katolickie, ewangelickie, żydowskie, komunalne, z niemiecko brzmiącymi nazwiskami, były przypomnieniem, że nie są u siebie. Wiele osób, którym przyszło żyć na tak zwanych ziemiach odzyskanych, pamiętających czasy powojenne, opowiadało o strachu, że ci mieszkańcy, którzy zostali stąd wypędzeni, wrócą po to, co ich. Pośród innych przyczyn, życie w ciągłym lęku, nienawiść do Niemców za rozpętaną wojnę, ale też antysemityzm czy utożsamianie ewangelicyzmu z niemieckością sprawiały, że cmentarze były niszczone. Choć śmierć w jakiś sposób jest sprawiedliwa, bo przychodzi do wszystkich, to pamięć już taka nie jest. Pamięć to sprawa żyjących. To snucie nici opowieści o przeszłości, z których tworzymy opowieść o sobie. Tkamy wizję siebie i świata. A po wojnie świeże rany, strata, żałoba, gniew, nienawiść, lęk były tymi nićmi. Upływ czasu, ale zapewne też pojawienie się pokoleń, które bezpośrednio nie były dotknięte przez wojnę, sprawiły, że rany się zasklepiły. Nienawiść wygasła.
I kolejni mieszkańcy Wrocławia w jego przedwojennej historii nie widzieli już zagrożenia albo źródła lęku, ale zobaczyli kolejną nić, z której można utkać swoją tożsamość. Coś, co może wzbogacić, pomoże lepiej wyrazić siebie. Przełamanie nienawiści, akceptacja przeszłości, nawet tej trudnej, sprawiła, że pojawiła się ciągłość między przeszłością a teraźniejszością i dzisiejsi wrocławianie czują się w tym mieście jak u siebie, czerpiąc ze wszystkich bogatych tradycji tego miasta. A pomóc mogła w tym świadomość swojej śmiertelności. Pamięć nie jest sprawiedliwa, ale śmierć poniekąd jest. Wszystkich nas czeka. Do każdego przyjdzie. Bez względu na poglądy polityczne, wyznanie, pochodzenie czy kolor skóry. Wszyscy umrzemy. Z perspektywy przemijania wszyscy mamy coś wspólnego. Coś, co jest nierozerwalnie połączone z doświadczeniem bycia człowiekiem. I dzisiaj, w świecie targanym przez podziały, nasyconym lękiem i nienawiścią przez różnych handlarzy strachu, to doświadczenie śmiertelności może być podstawą do budowania empatii wobec innych ludzi. Szczególnie wobec tych, którzy obecnie stają w obliczu śmierci. Umierają po lasach, bo zostali okrzyknięci innymi, obcymi, zagrażającymi. Ludzie umierają, a ich bliscy czują to, co my, gdy stajemy nad grobami naszych ukochanych. Przecież też są czyimiś córkami i synami, matkami i ojcami, braćmi i siostrami. Ten pomnik za mną jest świadectwem pokonania nienawiści, przekroczenia granicy obcości i jest wezwaniem, abyśmy te granice ponownie przekroczyli. Bo pamiątka umarłych, ten dzień namysłu, zadumy, służy również temu, abyśmy spojrzeli na nasze życie, na nasz świat, ten, który budujemy. I stając nad grobami bliskich, pomyślcie o tych, którzy tracą swoich ukochanych na naszej wschodniej granicy. Pomyślcie o tym, jak ich żałoba nie różni się od waszej. A te nici opierające się na zrozumieniu, że wszyscy jesteśmy śmiertelni, wszyscy przemijamy, wszystkie nasze wielkie idee również przeminą, to pomoże nam znaleźć w sobie siłę, aby w kimś innym zobaczyć brata i siostrę. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca. Amen.